Hej kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z takim, mam nadzieję, króciutkim filmem. Będzie to recenzja korektora z Affiniton. Powiem Wam, jakiś czas temu nagrywałam recenzję pudru z Affiniton i nie wiem, jak to się stało, ale to jest najczęściej oglądany filmik na moim kanale. Bardzo Was ta recenzja tego pudru interesowała, więc teraz przychodzę z drugim produktem też z serii Affiniton, czyli z korektorem. I tak, żeby nie przedłużając, dane techniczne. Jest to korektor w takim, nie wiem jak to powiedzieć, w takiej buteleczce z aplikatorem, który jest taką po prostu zwykłą, standardową gąbeczką. Ale aplikacja jest naprawdę super. Ale o tym za chwilę. Ja mam w kolorze 01 Nude Beige i to jest najjaśniejszy kolor. Jeśli chodzi o jego dostępność, to chyba we wszystkich drogeriach. Najbardziej chyba dostępny w Rossmanach, tak? Chyba najwięcej tych drogerii jest. Ale też wiecie, w Hebe, w Naturze i tak dalej, też na bank te korektory są. Jeśli chodzi o cenę, ona się waha. Ja chyba go kupiłam na promocji, tak mi się wydaje, za chyba 16 zł, ale nie jestem pewna. Ale przypuszczam, że jego cena standardowo podchodzi do 30 zł. Nie jestem pewna dokładnie, ale tak wydaje mi się, że mniej więcej tyle trzeba liczyć między tak 20 a 30 zł, może tak. Taka bezpieczna granica. I jeśli chodzi właśnie o jego same dane techniczne, nie wiem jak to powiedzieć, jeśli chodzi w ogóle o informacje na jego temat, to jest to standardowy korektor z aplikatorem, z gąbeczką. Fajnie nadaje się na okolice pod oczami, ale ja nim też jakieś drobne tam wypryski, które mam, zakrywam. I tak, jeżeli chodzi o jego krycie, on jest akurat korektorem, który ma największe krycie ze wszystkich korektorów, jakie wcześniej używałam. Natomiast nie jest to takie krycie, że wiecie, macie po prostu skórę pod oczami, jakbyście w życiu cieni nie miały. Lekko one prześwitują. Ja tutaj teraz w lusterku też widzę, że je minimalnie widać, ale naprawdę je widać tak minimalnie i ten efekt, jaki on daje, jest tak naturalny, że bardzo mi się podoba. Ja go aplikuję zazwyczaj tutaj w okolicy pod oczami, ale jeżeli chcę jeszcze sobie dodatkowo tą twarz tak ożywić, rozświetlić, to nakładam go w kształcie takiego trójkąta, najeżdżając sobie po prostu tutaj przy nosie w kierunku policzka. On wtedy bardzo ładnie też tą okolicę tak rozświetla, można powiedzieć. Nie jest taki typowo korektor rozświetlający, natomiast coś w nim jest, że ta okolica naprawdę bardzo ładnie wygląda. Tak jak mówię, na jakieś wypryski też się fajnie nadaje, ale nie będzie ich krył tak w 100%, że nie będą całkowicie widoczne. Jeżeli macie jakieś większe właśnie jakieś wypryski, to on tutaj, no troszkę będą one przebijać, natomiast radzi sobie naprawdę całkiem fajnie. Jeśli chodzi o gamę kolorystyczną, to nie wiem ile tam jest dokładnie kolorów, ale przypuszczam, że w miarę da się dla każdego coś wybrać. Jak na razie, tak jak mówię, to jest mój ulubiony korektor i taki, który krył najlepiej z tych, które do tej pory miałam i mogę Wam go bardzo, bardzo serdecznie polecić. Tak jak mówię, mam go teraz pod oczami, więc możecie sami ten efekt, jaki on daje, zobaczyć. Dajcie znać, czy używałyście go, czy jeszcze coś byście na jego temat powiedziały, co sądzicie, czy Wam się sprawdził, czy Wam się nie sprawdził. Jeśli lubicie takie krótkie recenzje, hit czy kit produktów, to dajcie znać kciukując w górę. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Tak jak mówię, to była taka szybka recenzja, że nie chciałam się mega rozgadywać, tylko takie najważniejsze informacje na jego temat. Tak jak mówię, mogę Wam go serdecznie polecić i mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej takich krótkich recenzji. Informacje o moich najnowszych filmach możecie uzyskać na moim fanpage'u, więc też polecam właśnie, żeby sobie zalajkować mój fanpage na Facebooku. Żegnam się z Wami serdecznie. Pozdrawiam Was przede wszystkim gorąco. Trzymajcie się. Pa!